Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Foto Moto, 23 epizod dzisiaj. I cóż, dzisiaj trochę o planach, trochę o moich planach na drugi kwartał. Co się dzieje, co planuję zrobić i chcę o tym opowiedzieć dlatego, że dzisiaj pękło na YouTubie 2,5 tysiąca subskrypcji, za które Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że ten kanał rozwija się dzięki Wam i dla Was. Więc bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście, za to, że wspieracie, za to, że również krytykujecie i podpowiadacie, bo to pomaga mi w tym, żeby ten kanał był lepszy, ciekawszy, w tym, żeby przygotowywać dla Was coraz bardziej interesujące materiały, ale pomaga również mi w własnym rozwoju, tak? Bo gdzieś tam otrzymując od Was informacje związane z tym, co robię, również ja się uczę i jakoś tam staram się doskonalić swoje umiejętności, żeby to, co dla Was przygotowuję, prezentuję i omawiam, było jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej interesujące. Także dzisiaj o planach. Dzięki za te 2,5 tysiąca subskrypcji. Zapraszam. No dobrze, jak te plany wyglądają na drugi kwartał? No wyglądają dosyć ciekawie, ambitnie i są dla mnie z pewnością wyzwaniem, a jednocześnie sprawiają mi, ich realizacja daje mi sporo satysfakcji, ale jednocześnie jest dla mnie sporym wyzwaniem, więc po kolei. Moi drodzy, już w przyszłym tygodniu, 28 marca, środa, godzina 20, wywiad na moim kanale, drugi gość, tym razem spoza Polski, Kai Hornung, świetny fotograf, który mieszka sobie w Hanowerze w Niemczech. I Kai zgodził się na to, żeby być moim gościem, ale nie tak jak Rafał Nebelski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Kai nie będzie u mnie w moim mini biurze, mini studio. Kai będzie dołączy do naszego live'a zdalnie, więc tutaj sporo takich technicznych wyzwań, nad którymi pracuję. Mam nadzieję, że tym razem łącze nie zawiedzie, mam nadzieję, że tym razem wszystko uda się zrealizować. Jeśli macie jakieś podpowiedzi, jak w takim modelu zdalnym na OBS-ie sprawnie przeprowadzić taki wywiad, będziemy wykorzystali też Google Hangout, no to dajcie cynk, tak? Ja bardzo chętnie posłucham rad. Jeżeli macie doświadczenie w takim streamingu, to z pewnością takie doświadczenie mi się przyda, bo nie ukrywam, że nie jest to wcale takie proste, a szczególnie w sytuacji, w której łącze internetowe może zawieść, no to jest jakieś tam ryzyko, ale z drugiej strony kto nie ryzykuje, ten nie robi nic, więc zobaczymy. Mam też już potwierdzenie dwóch kolejnych gości, pewnie kwiecień, maj, ale o nich na razie jeszcze nie chcę mówić, ponieważ uzgadniamy szczegóły, uzgadniamy terminy, dostępność kolegów, to też będą fotografowie z poza Polski. No, w międzyczasie pewnie będą się pojawiali nasi lokalni, rodzimi polscy twórcy, więc w tym cyklu Gość Poland in the Lens na pewno będzie sporo się działo. To jest rzecz numer jeden, moi drodzy. Rzecz numer dwa, moje warsztaty online'owe, czy kursy online'owe z Lightrooma. Co tydzień odbywają się takie kursy Lightroom One-on-One, czyli Lightroom 101, tak pisane, i taki jednorazowy kurs trwa 90 minut. Ja uczę Was tam również w takim modelu online'owym, więc potrzebujecie na pewno mikrofon i ewentualnie, co jest na pewno wartością dodaną, kamerkę po to, żebyśmy mogli się widzieć. No i jakieś w miarę przyzwoite łącze internetowe. Odbyły się już dwa. Odbyły się już dwa i ci z Was, którzy skorzystali, no mieliśmy tam trochę
Mieliśmy tam trochę zabaw technicznych, ale w miarę sprawnie to działa, więc daje się to zrealizować podczas tych kursów online, moi drodzy. To, co jest dla Was wartością, to to, że z jednej strony pokazuję Wam, jak ja pracuję, ale z drugiej strony staram się odpowiedzieć na Wasze takie czasami bardzo podstawowe problemy z postprodukcją, z edycją zdjęć, samym workflow. I co ważne, pracujemy i na moich zdjęciach, i na Waszych zdjęciach, więc to jest na pewno wartość, że możecie zobaczyć, co można zrobić z Waszymi zdjęciami. I macie te 90 minut wyłącznie dla siebie. W sensie, tak jak powiedziałem, to jest one on one, czyli ja i mój kursant, tak to nazwijmy, czyli ktoś z Was. Więc zachęcam. Wydarzenie macie na Facebooku. Możecie się zgłosić. Ja Wam podam informacje, w jaki sposób opłacić taką sesję. I potem działamy sobie już bezpośrednio w trakcie kursu. To jest rzecz numer jeden. To jest cykliczne, więc na razie są dodane terminy marcowe, natomiast za chwilę pojawią się również terminy na kwiecień. Rzecz numer dwa, moi drodzy, to pierwsze komercyjne warsztaty z fotografii krajobrazu. 20-22 kwietnia, Morawy. Będzie już pewnie ładna pogoda, ciepło i będziemy sobie fotografowali te przepiękne morawskie krajobrazy. Warsztaty, które będę prowadził wspólnie z Rafałem Nebelskim. Zaledwie 10-osobowa grupa. Jeszcze kilka miejsc mamy, więc zachęcam do rejestracji, do przesyłania swoich zgłoszeń. Te warsztaty, tak jak powiedziałem, 20-22 kwietnia, spotykamy się w piątek, już od piątku zaczynamy fotografować i jesteśmy tam do niedzieli. Będzie również sprzęt do testowania, Canon Olympus, Haida, Genesis jeszcze sobie potwierdzamy, także będziecie mogli też potestować trochę sprzętu. To, co Wam potrzebne na te warsztaty, aczkolwiek będziemy mieli również takie obiektywy ze sobą, ale no warto mieć na Morawach teleobiektyw. Takie 200 mm to jest niezbędne minimum, bo tam dużo się strzela właśnie na długich ogniskowych i będziecie mogli zrobić zdjęcia, które być może, tak jak Rafał Nebelski, zostaną potem nagrodzone w międzynarodowym jakimś konkursie, bo takie coś spotkało Rafała. Ale podczas tego kursu będziemy nie tylko pokazywali Wam, moi drodzy, jak fotografować, ale również będziemy opowiadali o postprodukcji, zarówno o tych technikach takich prostszych, jak i o takich technikach bardziej zaawansowanych, związanych z Luminosity Mask itd., itd. Także to już 20-22 kwietnia. W międzyczasie, słuchajcie, mam propozycję wyjazdu do Irlandii. Łukasz, którego serdecznie pozdrawiam, zaproponował, żebym przyjechał do niego. Łukasz mieszka w Galway i żebyśmy odwiedzili parę ciekawych miejsc w Irlandii. No, jeszcze nie wiem, czy uda mi się. Próbuję znaleźć jakiś weekend, bo pomysł jest, żeby to był przedłużony weekend z piątkiem lub z poniedziałkiem, a może z piątkiem i z poniedziałkiem. Natomiast no, muszę po prostu ten czas wykombinować. Jeżeli się uda, to chciałbym do tej Irlandii polecieć i tam trochę pofotografować, bo zawsze mi się te zdjęcia z Irlandii podobały. Miejsca są przepiękne. No wiadomo, na wyspach pogoda jest zawsze ryzykiem, no ale znowu, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pogody niestety sobie nie możemy wyczarować, więc trzeba podążać za naturą i stawić czoła tym, co nam zaproponuje. Później z kolei, początek maja, lecę do Lizbony służbowo na poniedziałek, od poniedziałku do środy, 7, 8, 9 albo 8, 9, 10. I od czwartku, na czwartek i piątek biorę urlop, słuchajcie, i wykorzystuję ten urlop po to, żeby zrobić location scouting pod kątem kolejnych warsztatów, które chcielibyśmy z Rafałem zrealizować w drugiej połowie roku.
chcę teraz na spokojnie odwiedzić kilka miejscówek, z jednej strony pofotografować, ale z drugiej strony zbadać bazę noclegową, zrobić notatki na temat konkretnych miejscówek i później zaplanować już konkretnie terminy, czy termin warsztatów, a może terminy warsztatów i samą logistykę, więc myślę, że gdzieś tam w czerwcu będziemy wiedzieli z Rafałem, jak te warsztaty mogą wyglądać i gdzie i w jakim terminie będą zorganizowane. I to jest maj. I potem event taki zamykający drugi kwartał, który jest dla mnie takim osobistym sukcesem i wyzwaniem. Mianowicie jest to takie ukoronowanie tego, co zacząłem w drugiej połowie poprzedniego roku, 2017, czyli akcja Foto Zakręceni i pierwszy zlot uczestników tej akcji. Pierwszy zlot, to się nazywa pierwszy zlot Foto Zakręceni, Rogalin 2018, 15-17 czerwca. Spotykamy się, słuchajcie, w Radzewicach, w dworku biesiadnym pod Rogalinem, to jest bardzo blisko Rogalina i stamtąd będziemy przez piątek, sobotę, niedzielę jeździli na plenery do Rogalina. Będą goście, będą prelekcje, będzie sprzęt do testowania. Ja się bardzo cieszę, bo musiałem ograniczyć liczbę uczestników, tak? Będzie nas 50 osób, właściwie dwa jeszcze czy trzy miejsca są niepotwierdzone, czekam na wpłaty, ale komplet rejestracji już mamy, jest już jakaś tam lista oczekujących, więc bardzo się z tego cieszę i już wiem, moi drodzy, że będzie to event cykliczny. Może jego formuła się zmieni po tym pierwszym zlocie, bo zobaczymy, jak to wszystko w praktyce wygląda, ale na pewno ten event się wydarzy. Bardzo się cieszę, że się spotkamy, bardzo się cieszę, że się poznamy face to face. Więc fantastyczna rzecz dla mnie, bo to pokazuje po raz kolejny, że to, co robię, ma sens i że spotyka się z Waszym bardzo pozytywnym odzewem. Także no dzięki za to, dzięki. No i co? I to tak wygląda mniej więcej pierwszy kwartał. Oczywiście w międzyczasie wspólna praca z Fotoformą nad nowymi materiałami wideo, które będą się pojawiały na kanale moim i Fotoformy. Zachęcam do subskrypcji kanału Fotoformy i ich profilu na Facebooku. I co, moi drodzy? No i to tyle mniej więcej na dzisiaj. Także plany duże, plany jak dla mnie ambitne, biorąc pod uwagę, że pracuję zawodowo. I zostawcie kciuka, jeśli ten odcinek Wam się podobał. Zasubskrybujcie i słuchajcie, napiszcie w komentarzach, co jeszcze Waszym zdaniem warto by było zrobić w ramach fotozakręconych, w ramach mojej działalności na YouTubie, czy w ramach mojej działalności ogólnie fotograficznej. Także zachęcam do komentowania. Pamiętajcie, że Wasze komentarze, Wasze subskrypcje pomagają w tym, żeby ten kanał był lepiej widoczny, żeby więcej osób mogło dotrzeć do tych filmów. I oczywiście pamiętajcie też o tym, że możecie mnie wesprzeć na Patronite, do tych wszystkich wydarzeń i do tych informacji, o których mówiłem, znajdziecie link na linki w opisie do filmu. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dzięki serdeczne. Jestem w garażu, dotarłem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.